Na dzisiejszym niezwykłym wieczorze poświęconym książce autorstwa Leszka Piskorza Jak Inders Grzegórzek. Ojciec, dyrektor Henryk Pietras, dyrektor wydawnictwa WAM, które książkę wydał. Tak jest. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam naprawdę dużą przyjemność Państwa powitać. W tym miejscu bohaterem spotkania jest oczywiście autor jego książka. Wydawnictwo ma tutaj rolę czysto służebną, ale właśnie jako ten, który tę służbę wypełnia, jak lokaj u drzwi, witam Państwa serdecznie i zapraszam nas do salonu, gdzie ważniejsi ode mnie goście czekają. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, przywitajcie serdecznie gości dzisiejszego salonu literackiego, autor Leszek Piskorz. Ksiądz Andrzej Augustyński, szef, dyrektor Stowarzyszenia Usiemachy, patronat medialny. Profesor Jacek Popiel, były rektor Szkoły Teatralnej, dziekan Wydziału Polonistyki, Jerzy Trela, aktor. Chciałbym tą książką przypomnieć sobie lata młodości, oddać ducha tamtych czasów, atmosferę tamtych lat, charaktery i obyczajowość tamtych ludzi. Chciałbym. Trzy kropki. Dlaczego postanowiłem opisać Grzegórzki? Widok udręczonych zwierząt zmiękczył nasze rogate dusze. Warunki, w jakich je trzymano, doprowadziły nas do furii. Oglądając konie, głaszcząc je po grzywach, patrząc w ich oczy, w których w nieodległej przyszłości miał się pojawić śmiertelny strach, postanowiliśmy działać. Informacja. Autor jest od ukończenia szkoły teatralnej aktorem Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Zagrał ponad 300 ról teatralnych, filmowych, telewizyjnych. Wyreżyserował sam Pamiętnik wariata, znakomity monodram, z którym występował w całej Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Zagrał ponad 1000 spektakli. Panno Camillo, mój cudowny śnie, tyś jest mą chwilą, kocham, kocham cię. Panie Alfredzie, serce drży jak ptak, jeśli uwiedziesz, to powiem tak. Alfredzie, serce moje u twoich składam stóp, miłości jasne zdroje pić będę aż po grób. Na wieki już szczęśliwi a morków śpiewa chór. Andrzej Augustyński był jednym z pierwszych czytelników tej książki i teraz chciałem go poprosić, żeby podzielił się refleksjami. Jak były pojedynki, to pamiętam ze swojego dzieciństwa, to pojedynki do pierwszej krwi. I była zasada, że kolegom nie odbija się dziewczyn. Proszę popatrzeć na mnie, jak głęboko wziąłem sobie to do serca. Czytając tę książkę, odkryłem, że jest pan pobożniejszy ode mnie, co zresztą nie trudno. W związku z tym tę książkę można polecać jako lekturę duchową. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja na wstępie chciałbym powiedzieć o sprawie, o której nikt do tej pory nie powiedział, że ta książka jest pięknie wydana. I prawdziwa przyjemność tę książkę brać do ręki, czytać i przeglądać, bo to jest takie małe cacko edytorskie. Nikt nie mówił o wspaniałych fotografiach, które są w tej książce. I gdyby dołączyć do tego, co Jerzy tutaj Trela czytał, właśnie te obrazy z minionych lat, to powstaje niezapomniany obraz tamtych
czasów lat 50., 60. i początku 70. Nie wiem, czy ty wiesz, że ja ostatnio byłem w Turcji, w Stambule. Tam odbyło się bardzo słynne spotkanie Pamukk. Stamtąd przywiozłem ci eliksir na potencję. Nie na potencję seksualną, bo to byłoby trywialne, ale na potencję literacką. Czekam na swoją następną książkę. Ja, Kinder ze starego. Tadeusz Puch. Przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie, naprawdę serdecznie podziękować za to, że Państwo tak licznie zaszczycili swoją obecnością dzisiejsze spotkanie. No, nie, przyznam się, że jestem speszony troszkę taką Państwo promowy... przyszli, bo nie będą musieli już czytać tej książki. Nie? Proszę. Pewien zupełnie inny aktor w zupełnie innym kraju, zarabiający zupełnie inne pieniądze, powiedział, że miał kiedyś $1 000 000. 900 tysięcy wydał na kobiety i whisky, a 100 zmarnował. I znaczy, że miał zupełnie dobre proporcje, bo zmarnował tylko 10%. Z tego, co słyszymy o panu Leszku, z lektury też wynika, że jemu się też udało nie zmarnować więcej niż 10% wszystkich talentów i darów i min, jakie otrzymał. I tego panu gratuluję i życzę dalszego takiego samego prosegmenta. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Podziękujcie Jerzemu Treli. Autorowi, którym jest Leszek Piskorz. Księdzu Andrzejowi Augustyńskiemu. Profesorowi Jackowi Popielowi. I do zobaczenia za rok na promocji następnej książki Leszka Piskorza. A zapraszam Was Marek Pacuła.